Witam Was w następnym unboxingu. Dzisiaj zunboxujemy sobie taką szklankę od Coli. Nawet tu jest napisane, że to jest limited edition. Byłem dzisiaj w Macu i McDonald's rozdaje takie szklanki do zestawów. Jest tu napisane, że jest dostępna w 6 wersjach kolorystycznych ta szklanka. Zbierz całą kolekcję szklanek Coca-Cola 2017 tylko w McDonald's. Opakowanie jest dość proste. Designem zajmiemy się już za chwilę. Także do zobaczenia. Albo raczej nie. Po prostu odpakujemy ją sobie teraz. Co nie jest wcale takie łatwe, ale udaje się po kilku sekundach. To już nie będzie nam potrzebne. Szklanka jest wykonana ze średnio grubego szkła. Spodziewałem się w tym modelu trochę cieńszego szkła. Na dole natomiast to szkło jest trochę grubsze, co pozwala szklance na bardziej wytrzymałość, na większą wytrzymałość na obijanie czy takie różne inne rzeczy. Tak wygląda ona w środku. To jakiś znaczek taki dziwny ma. Jest na niej napisane Coca-Cola Pro. Nie umiem tego rozczytać, bo jest tu napisane trudne słowo Property of the Coca-Cola Company. No dobra, może umiem. Sprawdzimy teraz, jak poradzi sobie z przechowywaniem napojów. Może zaczniemy od wody. Teraz nalejemy do niej wody. Oczywiście szklanka nie ma żadnego problemu z przechowaniem w sobie wody, dlatego chyba z innymi napojami też nie. Jako szklanka chyba jest całkiem zwyczajna, oprócz tego napisu i tego, że jest limitką. Dlatego mogę jej wystawić bardziej tak jakby w dziale szklanek ocenę uczciwą 7 na 10. Do zobaczenia w następnym unboxingu. Cześć!